czołem strażacy. Witam bardzo serdecznie wszystkich oglądających chrześcijańską telewizję internetową w kolejny pasyjny piątek 18 marca 2022 roku. Witając wszystkich, pragnę uczynić to hasłami dnia, które proponuje broszurka z Biblią na co dzień, a są to słowa, które znajdują zapisane w psalmie 10, gdzie w pierwszym wierszu czytam. Czemu, o Panie, stoisz z daleka, ukrywasz się w czasach niedoli? I drugie hasło to słowa Jezusa z Ewangelii według świętego Marka z 4 rozdziału, gdzie w 38 wierszu czytam. Jezus był w tylnej części łodzi i spał na bezgłowie. Budzą go więc i mówią do niego: Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? Łaskawy i dobrotliwy Boże, pobłogosław to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Kochani, czas pasyjny to czas wielkiej zadumy, powagi, medytacji. To czas wielkiej refleksji, wielkiego zbliżania się do Boga i konfrontowania swojego życia z Jezusem. Z tym wszystkim, co On dla nas w swojej miłości, w swojej dobroci, w swojej łasce uczynił, co ofiarował każdemu człowiekowi. Z jednej strony tak bliskie i drogie są nam wydarzenia czasu pasyjnego. Tak bliski jest nam krzyż Jezusa. A z drugiej strony jest nam bardzo odległy, gdyż jest zasłonięty ludzką nienawiścią, złością, uprzedzeniem. Ten krzyż został zasłonięty okrutną wojną, która rozgrywa się na Ukrainie. Widzimy lęk, trwogę, ludzką niepewność, ludzką bezradność, zagubienie. Wielu pyta, co z nami będzie? Inni pytają, gdzie jest Bóg? I takie pytania pojawiają się zwłaszcza, gdy trzeba patrzeć, jak rozpada się dom rodzinny, ojcowski, jak ludzie muszą uciekać przed agresorem, jak ludzie giną w niejednym wypadku samochodowym czy innym i można by mnożyć i mnożyć bez końca takie sytuacje. I wydaje mi się, że są one zupełnie podobne do tej, o której mówi ten dzisiejszy werset Ewangelii według świętego Marka. Swoimi oczyma wiary patrzymy na jezioro Genezaret, po którym płynie łódź z apostołami i Panem Jezusem. Pan Jezus po całodniowych zajęciach zasnął i w tym czasie rozpętała się wielka burza. Śmiercionośne fale zaczynają zalewać łódź, której apostołowie i Pan Jezus. Śmierć zagląda im prosto w oczy. I nagle oni, wytrawni, dobrzy żeglarze, czują się bezradni, czują się zagubieni, czują się bezsilni, nie wiedzą, co począć, co zrobić. I jedynie to, na co było ich stać, to krzyk, Panie, ratuj, giniemy. Co uczynił Jezus? Wstał, wyciągnął rękę i uciszył rozszalałą burzę. My także przeżywamy wszelkiego rodzaju burze, życiowe burze. Czujemy się zagubieni. Może nawet tak samo wołamy, jak uczniowie na wzburzonym jeziorze Genezaret, Panie, ratuj, giniemy. Tylko czy Jezus dziś uciszy rozszalałą burzę smutku, przygnębienia, żalu, goryczy i niepewności? Ja chcę wam powiedzieć, że On nie jest daleko od nas. On nie jest daleko od ciebie. On jest blisko, bardzo blisko i poprzez krzyż Golgoty wyciąga swoją rękę
aby uciszyć burzę Twojego, mojego życia. Tylko Jezus jest naszym ratunkiem. On jest ratunkiem dla świata, On jest ratunkiem dla człowieka. Nie znajdziesz tego ratunku u nikogo. Nie znajdziesz tego ratunku w swoich umiejętnościach, zdolnościach, predyspozycjach. Nie znajdziesz tego ratunku w dobrach materialnych, ale znajdziesz go tylko i wyłącznie u Jezusa. Czujesz się bezradny, bezsilny i widzisz, jak fale życia zalewają Twoją łódź? Przyjdź do Jezusa. Wszystko zdaj na Niego, a On naprawdę wszystko dobrze uczyni. Jeśli wierzysz, że tak jest, zapraszam Cię do wspólnej modlitwy. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty wiesz, jak mało mamy sił, aby przeciwstawić się nad użyciem władzy, korupcji, przemocy. Spójrz swoim miłosiernym okiem na cierpienie i płacz tych, którzy cierpią z powodu konfliktów zbrojnych na Ukrainie i wszystkich, którzy obawiają się wojny na większą skalę. Umocnij nas swoją niezwyciężoną siłą, abyśmy pełnili Twoją wolę i sprawiali, by Twoje światło prawdy jaśniało tu na ziemi. Uwolnij nas od trudów wojny. Uwolnij nas od śmiercionośnych fal smutku, żalu i przygnębienia. A ci, którzy stracili swoje domy, niech znajdą nowe miejsca pobytu. Głodnym daj jeść, płaczących pociesz, rozdzielonych zjednocz. Uczyń nas narzędziami Twojego pokoju i Twojej sprawiedliwości oraz wyposaż nas we wszystko, co jest konieczne, abyśmy mogli służyć naszym bliźnim. Nie pozwól, abyśmy z powodu gniewu wobec bliźnich, krewnych stracili kogokolwiek. Boimy się, Panie, wojny. Boimy się życiowych burz. Nie wiemy, co nam przyniesie jutro. Nie wiemy, jak wiele cierpień przed nami. Ale prosimy, wyciągnij swoją dłoń i ucisz rozszalałą burzę smutku, żalu, goryczy. Pozwól nam wszystkim powściągnąć nasze słowa i czyny. Zmiękcz serca tych, którzy je zatwardzili i daj nam powrócić do poznania Twojej mądrości. Nade wszystko zaś umocnij naszą wiarę, ożyw naszą nadzieję i naucz nas kochać. Zachowaj nas od samowoli, pobłogosław nas swoim pokojem, abyśmy mogli razem ręka w rękę pracować na rzecz bardziej wolnego i sprawiedliwego społeczeństwa, ku Twojej chwale i uwielbieniu. Dziękujemy, że jesteś naszym ratunkiem, Panie. Amen. W imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam wszystkim dobrego, błogosławionego, pasyjnego piątku. Strażacy dobrej, spokojnej służby. Ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Niech Pan Bóg Was błogosławi. Pozostańcie z Bogiem.